Marconi był włoskim fizykiem. Pod koniec XIX wieku zaczął prowadzić doświadczenia, które dotyczyły wysyłania i odbioru fal radiowych. W 1895 roku udało mu się przesłać sygnał na odległość 2,5 km. Niestety we Włoszech nikt nie zainteresował się tym wynalazkiem, dlatego Marconi wyjechał do Wielkiej Brytanii, by pozyskać fundusze na dalsze eksperymenty. Na Wyspach Brytyjskich kontynuował pracę nad udoskonaleniem swojego wynalazku. W końcu w roku 1901 udało mu się przesłać sygnał radiowy przez Atlantyk. W międzyczasie w 1900 roku złożył wniosek o rejestrację patentu na radio w Stanach Zjednoczonych. Sęk w tym, że odkrycie Marconiego wcale nie było pierwsze. Już wcześniej niemiecki fizyk Heinrich Hertz udowodnił istnienie fal elektromagnetycznych. Następnie Francuz Edouard Branly stworzył detektor do wykrywania tzw. Fal Herca, a Rosjanin Aleksander Popow skonstruował pierwszy odbiornik tych fal. Ich odkrycia przyczyniły się do rozwoju pra prac nad radiem. Nad maszyną, która mogłaby odbierać fale elektromagnetyczne, pracował również fizyk Nikola Tesla. Wpadł on na pomysł urządzenia służącego do przesyłania dźwięku za pomocą fal elektromagnetycznych. Wprawdzie szybko opracował wniosek patentowy dla tego wynalazku, ale Marconi ubiegł go składając, własny wniosek patentowy zaledwie kilka dni wcześniej. Amerykański Urząd Patentowy początkowo odmówił Marconiemu rejestracji patentu. Urząd zauważył, że wynalazek Włocha zawiera rozwiązania techniczne zawarte w patentach Tesli. Marconi wielokrotnie odwoływał się o tej decyzji. Wreszcie w 1904 roku Urząd zaakceptował wniosek i zarejestrował patent na radio. Sprawa ciągnęła się jeszcze niemal Ponad 40 lat. Tesla rozpoczął postępowanie sądowe przeciwko Markoniemu, ale z powodów finansowych w 1915 roku wycofał się z prowadzonych procesów. Wynalazca miał też podobno załamać się na wieś o przyznaniu Markoniemu Nagrody Nobla. Włoch otrzymał ją w roku 1909 wspólnie z Karlem Braunem za wkład w rozwój telegrafii bez drutu. W kolejnych latach Marconi otrzymał liczne ordery i medale, honorowe obywatelstwa, nawet tytuł. Markiza. Dopiero w latach 30 Tesla wznowił procesy z Marconi. Tesla dowodził, że patent na radio opiera się na jego wynalazku cewki wysokonapięciowej. W 1935 roku zapadła decyzja unieważniająca patent na radio, ale została zaskarżona i postępowanie toczyło się dalej. Marconi zmarnił długo później, w 1937 roku. To wcale nie zakończyło postępowania, które kontynuowali spadkobiercy Włocha. Wreszcie w roku 1943 amerykański sąd najwyższy wydał prawomocny wyrok, w którym stwierdził, że patent Marconiego narusza wcześniejsze patenty i unieważnił go. Po 40 latach sprawa zakończyła się zwycięzcem Tesli. Niestety genialny wynalazca nie doczekał wygranej. Zmarł zaledwie kilka miesięcy wcześniej niespodziewanie Podczas pracy z powodu zakrzepu tętnicy wieńcowej. Wszystkim radiowcom składamy najlepsze życzenia kolejnych 100 lat pracy w radiu. A ja proszę o łapki w górę, kolejne subskrypcje z dzwoneczkiem i do zobaczenia w kolejnym odcinku.